Sponsorem wiadomości sportowych jest PPHU Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Na krótkie wakacje do Łomży wróciła Dagmara Nocuń. Zawodniczka gimnazjalnego uczniowskiego klubu sportowego Dwójka Łomża przez ostatnie 2 lata uczyła się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gliwicach, której uczennice stanowiły trzon reprezentacji Polski walczącej w Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej kobiet do lat 17. Turniej nie ułożył się jednak po myśli Polek, które zawody ukończyły dopiero na 15. miejscu. Na pewno pozostał niedosyt, bo naszym celem było wejście do 1/8 albo przynajmniej to 11. miejsce, które gwarantowało udział w Mistrzostwach Świata, a teraz nie awansowałyśmy, zajęliśmy 15. miejsce i wychodzi na to, że nie pojedziemy na Mistrzostwa Świata i największą imprezą dla nas dopiero będą za 2 lata kolejne Mistrzostwa Europy, tylko młodzieżowe. Mimo niedosytu, sama Dagmara z występu na rozegranym w Gdyni czempionacie może być zadowolona. Zawodniczka Dwójki była jedną z wyróżniających się szczypiornistek reprezentacji, rzucając w całym turnieju 18 bramek. Najwięcej, 7, Polka zdobyła w ostatnim spotkaniu mistrzostw, w którym biało-czerwone 26-24 pokonały Słowenki, a Dagmara została wybrana najlepszą zawodniczką drużyny. Byłam zaskoczona, bo były też inne zawodniczki, które dobrze zagrały, ale cieszę się, że dostałam tę nagrodę, bo na pewno to jest budujące dla mnie. Postępy w grze swojej wychowanki widzi także Stanisław Niedbała, trener łomżyńskiej Dwójki, który na żywo oglądał 4 mecze gdyńskiego turnieju i jak przyznaje, Dagmara była jedną z najszybszych i najlepszych zawodniczek reprezentacji. Dagmara zagrała według mnie na swoim poziomie, może troszkę ponad to, co reprezentowała w naszym klubie na zawodach rangi ćwierćfinału mistrzostw Polski czy półfinału mistrzostw Polski. Była wyróżniającą się zawodniczką w zespole. Jak oglądam statystyki po Mistrzostwach Europy, no to wynika z nich, że była pierwszej trójce zawodniczek reprezentacji Polski. To naprawdę duże osiągnięcie. Dagmara Nocuń to kolejna zawodniczka Dwójki, która założyła koszulkę reprezentacji Polski. Wcześniej w kadrze zagrały Sylwia Lisowska, Monika Aleksandrowicz i Katarzyna Cekała. Bardzo się cieszę, że mamy kolejną reprezentantkę. To jest ogromne wyróżnienie dla niej samej przede wszystkim, ale również dla mnie jako trenera i myślę, że w ogóle klubu. Myślę, że na Radzie Pedagogicznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 wczoraj pochwaliłem się również osiągnięciami. Myślę, że miasto może być też dumne z tego, że mamy reprezentantkę kraju. Młoda szczypiornistka nie będzie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. Po rozwiązaniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gliwicach 1 września Dagmara zaczyna naukę w Płocku. I wzorem lat ubiegłych można się spodziewać, że swoją postawą na boisku po raz kolejny zmusi trenera reprezentacji Polski do powołania jej do kadry. Monika, dodam, że wróciła znowu do kadry narodowej, także ponownie ma powołanie i znowu jest w pierwszym zespole seniorskim. Kasia tak miała tam, powiedzmy, zabiegano o nią, jednak chciała zostać w Łomży ze mną, trenować z zawodniczkami z Łomży. Ja tak na marginesie powiem jeszcze, że jest inna dziewczyna, która była w reprezentacji Polski, Sylwia Lisowska, która co prawda nie jest moją wychowanką, ale również w Łomży trenowała w naszym klubie, nasz klub również reprezentowała. Natomiast Dagmara jest kolejną tą dziewczyną, która jest w reprezentacji Polski. To ogromnie cieszy. Ja myślę, że za jakiś czas może dołączyć do kadry Amanda Szymborska, bo oceniając umiejętności Amandy, wydaje mi się, że zasługiwało na to. Zresztą ja podpowiadałem wcześniej trenerowi kadry, że mam dziewczynę, która mogłaby również godnie reprezentować Polskę w Mistrzostwach Europy. Trener nie chciał skorzystać. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPHU Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.